W roku 2020 świętujemy piątą rocznicę beatyfikacji pierwszych polskich misjonarzy męczenników z Pariakoto, błogosławionego Michała Tomaszka i błogosławionego Zbigniewa Strzałkowskiego. Czas odkrywania tych wspaniałych świadków wiary ciągle trwa. Film, który właśnie oglądasz, jest jedną z wielu niespodzianek, które sprawiła nam Boża opatrzność. Po blisko 32 latach odnaleziono bowiem film, w którym możemy oglądać ojca Zbigniewa Strzałkowskiego w ruchu i posłuchać jego głosu. Film został nakręcony w lutym 1989 roku przez świętej pamięci ojca Feliksa Stasicę, byłego prowincjała franciszkanów, oraz ojca Zdzisława Gogole, ówczesnego rektora Wyższego Seminarium Franciszkanów w Krakowie. Było to podczas ich wizyty w Peru, która przygotowywała franciszkanów do objęcia misji w Pariakoto. Film pokazuje realia geograficzne i społeczne tego czasu, ale przede wszystkim jest ruchomym obrazem błogosławionego Zbigniewa. Obrazem, który do tej pory nie był znany szerokiemu gronu czcicieli naszych męczenników. Trzeba wyjaśnić tutaj, że pierwsze piętro w Peru oznacza parter u nas. Wczoraj o godzinie 22:00 przyjęliśmy ojca mimo ścisłej kontroli policyjnej ze względu na panujący terroryzm. Nieco później przybył na lotnisko, również na teren międzynarodowy, ksiądz biskup Luis Pambarén z diecezji Chimbote. I tak jak my przeżyliśmy wielką niespodziankę, kiedy zobaczyliśmy witającego nas księdza Jana i trzech innych księży Włochów na terenie międzynarodowym, tak i zapewne dla nich była to również niespodzianka. Dzięki pomocy księdza biskupa kontrol celna. Dzięki pomocy księdza biskupa celna była właściwie kurtuazyjnym przywitaniem się z celnikami i błyskawicznie przyjechaliśmy do klasztoru ojców oblatów. Dzisiaj za około 20 minut wyruszamy samochodem księdza biskupa marki Mitsubishi Montero do Chimbote, aby zobaczyć placówkę, którą mamy objąć, Pariakoto, ewentualnie inną parafię w Chimbote, parafię pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu, i wizytować parafię, w którym obecnie jesteśmy, San Carlos w Chimbote i parafię Santo Domingo w Moro, gdzie proboszczem jest ksiądz Pablo Fink, Włoch z Tyrolu. Tyle wrażeń na razie z Limy. Za chwilę ruszamy do Chimbote. Serdecznie dziękujemy Wam za tak miłe przyjęcie wczoraj i za opiekowanie się nami na tej ziemi Ameryki Łacińskiej. Czujemy się wyśmienicie.
normalne jest, że Polacy witają się i przyjmują, tym bardziej swoich, bardzo dobrze. Różuję to z roku kwiatu przez północną część Ameryki Południowej, ale bardzo praktycznie. My nie jesteśmy pewni, czy to jest... ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Algunas palabras en Polonia? Sí. Bueno, listo para partir, pues, a chimbote. Sí. No, ¿estás preparado para odjazd do Polski? Jak chcesz wrócić do Polski? Gdzie dzielnicy położone, jeżeli dzielnicy miała Polonia, to byś tego właśnie to widzę zbawało. Jorge, por ejemplo, ¿cuándo cuesta una habitación en este? ¿Comprarla o alquilarla? Comprarla. Ahorita unos 8.000 dólares. Un departamento pequeño. Sí, mały departamento, małe mieszkanie po... Eso, está ahí. Estación del Museo Nacional del Perú. Byłem dyrektorem seminarium oblatu. Człowiek wielkiego formatu. Jest zaledwie 4 lata rektorem. W ciągu 3 lat to seminarium postawił na nogi, wyremontował, rozbudował. W ciągu tych samych 3 lat również, dlatego, że jak sam mówi, przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Rubina. I jest naprawdę wielkim naszym przyjacielem, jesteśmy dla niego wdzięczni i ta wdzięczność chyba pozostanie na zawsze. Puede decir para los seminaristas franciscanos de Polonia. Pero en italiano. En italiano. Que franciscani que están en Polonia, que si ricordan que Latinoamérica è mezza chiesa cattolica e che vengono a lavorare qualcuno da queste parti che ce n'è tanto, tanto, tanto bisogno. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, vamos, porque no parece, en la noche queremos... No parece polaco, ¿verdad? No parece polaco. ¿No? Una palabra polaca, padre. No sé ni una, ni una. ¿Ninguna? ¿Por qué? Dzień dobry, dzień dobry. Oh, dzień dobry, claro, muchas gracias. Tu naprawiałem, że jednak to jest... Tak, to jest przed Inkaska, chociaż są pomieszane. Jeżeli to wszystko. Mieli czas, w Moro zobaczymy najstarsze ruiny kamienne na północy Peru z czasu 1000 lat przed Chrystusem, tak zwane Siete Huacas. Co niepowtarzalne. Później zrób tam na...
Tak, ponieważ biskup jest jezuitą. Tak, od dziecka chciał być franciszkaninem. Ale od dziecka, jak mówię, chciał być franciszkaninem, więc znalazł się wśród franciszkanów. Tak, i chce mieć więcej franciszkanów. No oczywiście, to z każdy z biskupów chciałby jak najwięcej mieć franciszkanów i to z Polski. Ksiądz biskup słyszałem, że wybiera się do Polski. Przemierzamy spory odcinek pustyni. Pustyni, na której są kopalnie. Dużo kopalni eksploatują węgla wapnia dla fabryki żelaza w Cichłonce, Siderytorus, a także inne minerały. Jeżeli ktoś jest powiedziałem, może się tu dokopać wszystkiego. Góry mają różne odcienie. Te odcienie oznaczają różne związki mineralne, które można eksploatować. Ten rejon Peru, całe Peru właściwie to jest bogactwo. Bogactwo trudne do wyobrażenia, ale też trudne do eksploatacji. Nie ma wody, muszą to eksploatować, trudno ludzi tutaj utrzymać. To są olbrzymie nakłady finansowe, żeby tutaj widzimy w tym miejscu przeważają sypkości i kąty. To są sypkości żelaza. Żelaza właściwie jest tak trudna. Na teren naszej przyszłej parafii Pariakoto. Przez dolinę przepływa rzeka, dlatego też zieleń, woda. Jest to pierwsze osiedle, do którego będziemy w przyszłości dojeżdżać jako duszpasterze. Przed nami jeszcze około 40-50 minut drogi, żeby dotrzeć do Pariakoto. Ponieważ pierwsza była w pierwszej wiosce na terenie kolegium, do której będziemy w przyszłości dojeżdżać. Kaplica wybudowana po trzęsieniu ziemi. Jest to nowa kaplica, jeszcze niewykończona. Sami ludzie ją wybudowali. Trzeba ją oczywiście wykończyć, urządzić. Dużo pracy jeszcze przypominało jaki taki kościół.
większej miejscowości w parafii Bariakoto Jautan. Dawniej tutaj była siedziba parafii. Obecnie biskup dla lepszej obsługi duszpasterskiej chce przenieść i w zasadzie tak wyznaczył na siedzibę parafii Bariakoto. W Bariakoto warunki znacznie gorsze. Tutaj jest woda bieżąca, jest światło elektryczne, jest szkoła średnia, nowo wybudowany kościół, jeszcze niewykończony. Jest jedna zasadnicza sprawa, jeżeli Peruwiańczyk kogoś zaprasza, częstuje, nie można odmawiać.
Maricol, anda, préstate, Omari, préstate su gancho de pañar este pacalles a don Porfirio para bajar un poco de pacalles, ¿ya? Sí, juntos vamos a hacer una foto, ¿sí? No. Mira, mira, ve, te van a tomar foto, mira, ¿ves? No. Amparito. Amparito, mira, mira aquí. Oh. Mira, Ñaña, ¿ves? ¿Sí? Allá, ¿ves? ¿Y es? Yeah. Hola, dile. Jesteśmy w osiedlu, które się nazywa Święta Izabela. Pani, która nas gości i należy do Rady Parafialnej, jest bardzo zaangażowana w pracę duszpasterską. Właśnie w tej chwili przygotowują bierzmowanie, pierwszą komunię świętą. Chcieli to zrobić w tym miesiącu, ale pariakoto byli seminarzyści, jakoś to nie wypadało, bo ksiądz Filip, który tutaj dojeżdża, był zajęty z preseminarzystami i muszą przenieść na późniejszy czas. Jeszcze data nie jest wyznaczona. Teraz przygotowują, mają już miejsce i przygotowują się do budowy kaplicy. Są przekonani, że w tym roku będą mogli rozpocząć budowę kaplicy tutaj. Tutaj też będziemy musieli dojeżdżać.
ta część, którą w tej chwili filmuje ojciec prowincjał, to są salony przeznaczone na kształcenie katechistów. Sala na wykłady i dwa dormitoria dla chłopców i dla dziewcząt. Każdy budynek tutaj musi mieć na dachu zbiornik wody, ponieważ brakuje wody w czasie, kiedy jest woda na ulicy, wtedy może przepompować do zbiornika na górę i wtedy starczy na jakiś czas. W tej chwili instalacja wodna jest zepsuta, nie ma wody w sanitariatach wewnątrz budynku. Skrzydło z lewej strony, przesłonione przez banany, to jest część mieszkalna przeznaczona dla księży. Budynek został przygotowany z myślą o księżach diecezjalnych. Każde mieszkanie składa się z dwóch pokoi, jeden większy, drugi mniejszy, łazienka i małe pomieszczenie przygotowane do zainstalowania kuchenki jako kuchnia. Budynek, jeżeli chodzi o życie zakonników, niefunkcjonalny. Niefunkcjonalny, jeżeli chodzi o połączenie też z kościołem. Praktycznie tego połączenia nie ma, ale tu się aż prosiło o inne rozwiązanie, bardziej funkcjonalne. Niestety w tej chwili zmieniać nie można. Praktycznie przebudowa jest niemożliwa ze względu na typową dla Peru, dla tego rejonu konstrukcję, gdzie zręby tej konstrukcji stanowią zbrojone betonowe filary, a przestrzeń między nimi wypełniona cegłami. Dlatego tego zmieniać nie można. Można się pokusić o jakąś dobudowę, jakąś zmianę mniej istotną. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Idziemy teraz do wnętrza budynku, zobaczyć budynek też z drugiej strony. Zbudowany na zboczu góry. Góry, która spada w tym kierunku. Dlatego z tej strony budynek wygląda na jednopiętrowy. Z drugiej strony, jak mieliśmy możliwość widzieć, to jest dwupiętrowy. W tej części znajduje się od tamtej strony jedno mieszkanie, sypialnia dla katechistów, którzy czują na kursie katechistycznej i ta część jest sypialnia dla dziewczyn katechistów, które przechodzą. Brama wejściowa może służyć jako garaż dla dwóch samochodów. Na dole pomieszczeń, z tym, że w pomieszczeniu na dole znajduje się kuchnia. Kuchnia bez wentylacji, duszna, dymi się z kuchenki opalanej karoseną. No, trudno, to jest trudno. W kuchni zorganizować tutaj na patio jakiś daszek lekki zrobić i na powietrzu gotować, żeby się tam nie dusić. Tak samo trzeba myśleć o przygotowaniu w tamtej części patia. Trzeba myśleć o przygotowaniu kuchni i jadalni dla katechistów. Ta kuchnia jest niewystarczająca. Jeżeli przyjdzie jednorazowo na kurs katechistyczny około 60 osób, ta kuchnia jest stanowczo niewystarczalna, tym bardziej nie ma jadalni dla nich. Więc trzeba myśleć o jakimś daszku lekkim, żeby przygotować jadalnię, o jakimś oddzieleniu być może tej części ogródka, żeby zachować właśnie tę intymność budynku klasztornego i zarazem stworzyć tam dynamię odpowiednie. Teraz dach jest lekki z eternitu. Kiedy jest ciepło, jest duszno. Kiedy deszcz, widać, że ten dach jest zrobiony niezbyt dokładnie, zaciekają. Ściany mocno zaciekają. Ta część budynku jest inaczej konstruowana. Ma inny dach, ta inny dach. To jest problem. Nie ma. Na wysokości stropu kościoła puścili tutaj jeszcze coś wybudować. Sombrero. To jest właśnie to miejsce, które koniecznie wymaga przebudowy. Ojciec Prowincjał pokazywał wejście na partię, na dziedziniec.
traktory prowadzą na drugie piętro traktorne. Jest, proszę. Denerwuje się nie na ojca prowincjała, tylko na chłopców wjeżdżących na placu przed kościołem. Nie wiem, jak on to zrozumiał, że przyjechał, ale przeciwko nam nie oponował. Ty, on na mnie chyba szczeka. Nie, na chłopców stojących z tyłu. Przeciwko nam to jest ciekawe, że na nas nie szczekną ani razu, kiedy przyjechaliśmy, a tylko zbliżyli się chłopcy do bramy koło kościoła i już zareagował. Wydawało się, że ten pies to jest nic nie końca łajza. Okazuje się, że to jest mylące wrażenie. Pracy duszpasterskiej, skutecznej, efektywnej. Jeżeli się chciało tutaj chodzić na pieszo, to człowiek się wyeksploatuje w ciągu kilku miesięcy. Dolina, która biegnie pomiędzy tym szczytem. Z tego szczytu stok spada w dolinę. Tą doliną prowadzi droga do Wara. Bardziej w lewą stronę za salonem parafialnym jest droga do Kocia Bamba. Też dwie godziny samochodem. Champampas Grande i Kocia Bamba to są dwie miejscowości większe. W parafii. Oprócz tego jest około 50 puebli. Jeżeli można dojechać samochodem, to jest błogosławieństwo. Jeżeli nie można dojechać, to jest ciężka praca.
Pan wam błogosławi i niech was strzeże. Niech Pan wam błogosławi i niech was strzeże. Niech wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad wami. Niech wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad wami. Niech obróci ku tom twarz swoją skutki łajko lawiny błotno-kamiennej, która zeszła w ubiegłym tygodniu na Ciosykę z gór. Kiedy schodzi ta lawina błotno-kamienna z gór, z
słychać straszliwy hałas. Schodzi bardzo szybko, nie ma mowy o jakiej ucieczce. Tym razem to łajko było niewielkie. Zginęło tylko 4 osoby. To jest właściwie końcówka tego łajko, która już zeszła ulicą, główną ulicą Ciosika prowadzącą na linę. W burze jest bardziej tragicznie zniszczone domy. W tej chwili nawet nie ma przejazdu, stoimy na tej drodze. Jesteśmy w samochodzie. Jesteśmy w samochodzie, na drodze trochę oczyszczonej, spychaczami. Samochody idą w jedną, drugą stronę, nie ma przejazdu, trzeba czekać. Na drodze, jedynej drodze łączącej góry z Limą. Widzimy właśnie tą górę, z której zeszło łajko. To nieszczęście, które oznacza śmierć, niszczenie. Lawina olbrzymich kamieni, błota i wody. Możemy zobaczyć te kamienie. Tą jedną z tych właśnie ulic zeszło łajko i drugą bardziej na lewo.